Witaj w dniu 19. Indyjski święty Nisargadatta Mahara mówił swoim uczniom: życie jest miłością, a miłość życiem. Co trzyma ciało w całości, jeśli nie miłość? Czym jest pragnienie, jeśli nie miłością do siebie? I czym jest wiedza, jeżeli nie miłością do prawdy? Środki i formy mogą być niewłaściwe, ale motywy stojące za nami to zawsze miłość. Miłość mnie i mojego. Ja i moje mogą być małe, albo mogą eksplodować do objęcia całego wszechświata. Jednak miłość trwa dalej. Miłość to najpotężniejsza siła we wszechświecie. Może uzdrawiać, inspirować i zbliżać nas do wyższego ja. Miłość to wieczny, nieskończony dar dla nas samych i innych. Kiedy naprawdę doświadczamy miłości, odnajdujemy siebie. Tak jak mała iskierka potrafi rozpalić ogień, który potrafi strawić rozległy las, tak iskierka miłości jest wystarczająca, aby doświadczać pełnej siły miłości we wszystkich jej aspektach – ziemskich i boskich. Praktykowanie życia miłością daje przykład nieograniczonej obfitości wszechświata. Nieważne, ilu ludzi kochasz – siebie, rodzinę, znajomych, świat – nigdy się nie wypalisz, ponieważ rdzeniem twojej istoty jest czysta miłość. W starożytnych Indiach ekstaza miłości nazywana była ananda lub świadomością błogosławieństwa. Starożytni prorocy twierdzili, że ludzie mogą mieć udział w ananda w każdym czasie. Życie miłością do wszystkich istot pozwala nam zrozumieć prawdziwą naturę naszego ducha. Sat, Chit, Ananda. Istnienie, świadomość, błogosławieństwo. Żyjąc miłością, przyciągasz jeszcze więcej dobra do siebie. Dlatego też, żeby doświadczać prawdziwej obfitości w twoim życiu, żyj miłością, do której zostałeś stworzony. Miłością, którą jesteś. Miłością, dzięki której twoje życie rozkwita na wszystkie możliwe sposoby. Praktykuj dzisiaj życie miłością poprzez po prostu ofiarowanie miłego słowa czy myśli każdemu, kogo spotkasz. Uznając, że największym darem, jaki możesz kiedykolwiek komuś dać, jest miłość. Przygotowując się do medytacji, skoncentruj się na dzisiejszej myśli przewodniej. Dzisiaj pamiętam o tym, aby kochać każdego i wszystko, z kim i z czym się skontaktuję. Dzisiaj pamiętam o tym, aby kochać każdego i wszystko, z kim i z czym się skontaktuję. Zacznijmy.
przyjmij wygodną pozycję, umieszczając ręce lekko na udach, z dłońmi skierowanymi do góry. Zamknij oczy. W tej chwili wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja. Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech, wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać, czuć się bardziej wygodnie, bardziej w spokoju. Teraz łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu, powtarzaj ją mentalnie i pozwalaj jej płynąć z bezwysiłkową lekkością. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Istnienie, świadomość, błogosławieństwo. Sat, Chit, Ananda. Gdy będą Cię rozpraszać myśli, odczucia w ciele albo hałasy w otoczeniu, po prostu wróć ze swoją uwagą do mentalnego powtarzania mantry. Sat, Chit, Ananda. Proszę, kontynuuj swoją medytację. Czuwam nad czasem. Pod koniec usłyszysz, jak delikatnie zagram dzwonkiem, co będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda.
Już czas uwolnić mantrę. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i powolne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz się gotowy, łagodnie otwórz oczy. W ciągu trwającego dnia nieś ze sobą poczucie życia miłością. Przypominaj sobie dzisiejszą myśl przewodnią. Dzisiaj pamiętam o tym, aby kochać każdego i wszystko, z kim i z czym się skontaktuje. Dzisiaj pamiętam o tym, aby kochać każdego i wszystko, z kim i z czym się skontaktuje. Dzisiaj pamiętam o tym, aby kochać każdego i wszystko, z kim i z czym się skontaktuję. Namaste.